Witam się z Tobą oficjalnie, Ewa. Cześć. Bardzo się cieszę, że do nas przybyłaś. I tak sobie pomyślałam, że chyba tak w paru słowach Cię przedstawię, gdyby ktoś nie kojarzył, bo masz takie określone, mimo że 6 milionów osób na TikToku Cię obserwuje, to jednak jest to chyba trochę młodsza grupa niż nasi odbiorcy. Mhm. Zaryzykuję takie stwierdzenie i dla porządku powiem, że jesteś Ewa Zawada, dobra faza na TikToku. Um, TikTokerka roku 2020. A, ale oprócz tego, że robisz rzeczy na TikToku, to ja bym też chciała tak dodać, bo to mi się bardzo podoba, że oprócz rozrywki, proponujesz też treści edukacyjne, jakieś takie wyciągające rękę do młodych ludzi, bardzo, bardzo fajna rzecz i mam nadzieję, że sobie o tym porozmawiamy. I ostatnio zagrałaś w filmie Pokusa. Dokładnie. A, tak jak zaznaczałaś przed a, nagraniem, że mała rulka. Ale jest, czyli jakieś kolejne marzenie spełnione, jak widać to, co się dzieje na TikToku spełnia twoje marzenia. Wszystko się zgadza, dobrze powiedziałam? Dokładnie tak. Dobra, to może ja tak trochę zaczepię o te liczby, o te 6 milionów, bo to zawsze robi wrażenie. Czy, czy jest jakiś taki pułap, od którego y, przestajesz y, myśleć o tym, jak o czymś takim właśnie... Wielkim i czy ta liczba się nie, nie robi jakaś abstrakcyjna. Tak, gdzieś to mi się trochę skojarzyło z tym, co mówi um, w jednym z wywi wywiadów Rafał Zaorski, mm, to jest spekulant giełdowy, przedsiębiorca, mówił o tym, że jak on pracuje na bardzo dużych kwotach, a, to żeby mu dobrze szło i żeby osiągnąć sukces, musi przestać w tym widzieć właśnie pieniądze, a mhm. widzi liczby. I gdzieś tu jakiś taki rodzaj podobieństwa zobaczyłam, ale właśnie chciałabym u ciebie sprawdzić. Czy to tak jest, że jeszcze się widzi tam coś takiego, co robi wrażenie, czy właśnie już trochę jesteś w jakimś innym trybie? To zależy. To też zależy. Właśnie od podejścia do, do tych liczb, bo jeżeli zacznę patrzeć na moje 6 milionów tylko jako liczby, mhm. to to jest trochę brak szacunku dla tych moich obserwujących, bo to są jednak ludzie, którzy stworzyli ze mną społeczność, traktuję też ich tak jak taką rodzinę. No. Oni są ze mną, ja jestem dla nich, więc nie chciałabym nazwać ich liczbami. Mhm. To są jednostki, i te jednostki dotarły do mnie i mnie zaobserwowały. Jednak jeżeli chodzi o podejście do tak dużej liczby to z początku 10 tysięcy obserwujących na TikToku było dla mnie tak ogromną liczbą, że ja dzwoniłam do mamy, do, do rodziny, że Jezu, słuchajcie, 10 tysięcy ludzi mnie obserwuje. No i z każdym takim wzrostem zaczęłam się przyzwyczajać i ta liczba duża, mimo że była coraz większa, ona już nie była taka duża w mojej głowie. Pierwszy milion był pełen emocji, jednak Ciągle nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak duży jest ten milion. Um, I właśnie wracam do, do początku. W tym momencie dla mnie 6 milionów jest bardzo, bardzo dużą liczbą. Wiadomo, chciałabym więcej, ale tutaj nie o to chodzi. I szanuję każdego z tych 6 milionów. I to, to jest moje podejście. To jest tak, że presja rośnie z tą liczbą? Czy właśnie jakoś to sobie ogarnęłaś i nauczyłaś się w tym funkcjonować? No, bo wiesz, jak ja sobie to wyobrażam, to to jest trochę sytuacja z dnia na dzień, mm -hmm. a u ciebie to postępowało. Mm -hmm. No, ale nadal 6 milionów osób, do których potencjalnie możesz dotrzeć ze swoim filmikiem, które mogą cię ocenić, a, jakoś zinterpretować, to mi się kojarzy z dużą presją. Presję ja sobie, sobie w głowie nakładam tak naprawdę, mm -hmm. bo. Gdzieś tam między nami, y, twórcami, ja nie odczuwam takiej presji, że my się gdzieś ścigamy. Każdy tworzy swoją społeczność, swój kontent, i myślę, że ja jestem takim y, winowajcą tej mojej presji. Już trochę ja się ustabilizowałam w głowie i nie pędzę, tak? Mhm. Y, tylko skupiam się na tym, ma, co mam, kogo mam i, i jaką społeczność zbudowałam. A to jakiego typu presja ci towarzyszy? Bo ta, o której ja myślałam, to jest taka właśnie wynikająca z tego, że. Więcej ludzi równa się większa możliwość mm -hmm. bycia ocenionym, a ty mówisz o jakiejś presji, która z ciebie wychodzi. Właśnie ta presja, żeby więcej, więcej, mm. bardziej. Czym więcej ludzi, tym będzie lepiej. To, to nie jest prawda. Czym więcej ludzi, można zdobyć więcej ludzi kontentem, powiedzmy, patologicznym. tak? Mm -hmm. Wtedy na pewno zgromadzi się duża liczba osób, um, ale co to jest za kontent, prawda? Co, co my przedstawiamy sobą? Także i bardziej skupiam się na tym, co tworzę w tym momencie, jakich ludzi mam, i po prostu tworzymy jedną taką społeczność, którą utrzymuję. A był jakiś taki moment, w którym zrozumiałaś, że to nie do końca jednak o tej liczby chodzi. Chociaż to kuriozalnie brzmi jak mówimy w kontekście sześciu. Tak. Minut. tak y na przestrzeni lat. Zrozumiałam, że tutaj nie chodzi o liczby, tylko o to, jak ja się czuję w tym internecie i po co to robię faktycznie, jaki jest tego cel? Czy ja chcę mieć 100 milionów i być ogłoszona um, najpopularniejszą TikTokerką, czy chcę tworzyć coś, coś, coś takiego więcej. Oczywiście fajnie by było mieć powiedzmy dwa razy więcej, ale fajnie jakby to byli tacy ludzie, którzy przyjdą dla mnie. Myślę, że każdy gdzieś twórca, no, chciałby. Miecie dość sporą liczbę, no bo to jednak y, świadczy o twórcy gdzieś tam w niemaniu. Na pewno y, ci obserwujący, jak widzą liczbę y, kilku milionów obserwujących, no to, o wow, no to jest chyba jakaś tam gwiazda. Chociaż mhm. to jest pułapka, no bo tak jak sama powiedziałaś, nie zawsze to świadczy o jakości. Nie? Dokładnie, to jest dokładnie. W ogóle pułapka tego świata, tak. że coraz częściej myślimy, że te liczby świadczą o jakości i podążamy za tym. Mm. No i nie zawsze tak jest. Nie wiem, czy coś z tym można zrobić. Ty coś z tym robisz? Starasz się jakoś... Jakby, jak, jak w ogóle myślisz o swoim procesie rozwoju? Bo to też jest ciekawe. Hmm. Zaczynałaś od kontentu rozrywkowego. No, różno. Ja bym powiedziała, że to jest kontent różnorodny. Po taniec, po różne yy, montaże Komedie, gotowanie, makijaże teraz nawet. Mm -hmm. Także u mnie jest typowy lifestyle. A jak widzisz swój rozwój? Myślisz, że wyjdziesz poza TikToka? Czy chcesz się rozwijać na TikToku? Czy na przykład myślisz o sobie w przyszłości jako o bizneswoman? Oczywiście, tak, widzę siebie jako bizneswoman, jak. ale, ale do tego długa droga, dlatego że ja bardzo dobrze czuję się na TikToku się też tam bardzo dobrze bawię. I nie chcę tego kończyć na razie, jeżeli przyjdzie ten czas, kiedy pójdę kilkoma ścieżkami naraz w, tu w nieruchomości, może tutaj w jakieś inne inwestycje, mhm. e, i zabraknie nagle czasu, żeby skupić się na tym. Chociaż, no, tak jak mówię, dla mnie TikTok to jest takie. Moje drugie serce, I stamtąd jestem i chcę zostać tam jak najdłużej z ty, tymi ludźmi. A nie boisz się, że wyrośniesz z tego. I to nawet nie mam, to nie jest przytyk mm -hmm. do tego, że to jest aplikacja kojarzona z mm -hmm. młodymi ludźmi. Tylko bardziej z, y, myślę o tym, że z czasem wyrastamy z pewnych rzeczy, które robimy, mm -hmm. i fajnie jest widzieć jakąś drogę dalej. No i właśnie zastanawiam się, trochę nie wiemy, co TikTok dalej oferuje. nie? No mm -hmm. Uczymy się tego wszyscy w tym momencie. Dokładnie, nie wiemy, co TikTok dalej oferuje. I oczywiście też mam taki strach, że kiedyś wyrosnę, że w pewnym momencie powiem sobie, Boże, ja już nawet nie mam pomysłów, co Zwarzę, mogłabym. Że ty się lubisz rozwijać. Tak, kocham się rozwijać, i dlatego się rozwijam dalej. E, jestem w etapie, na etapie rozwoju. Mm. Jednej mojej ścieżki kariery, o której nie mogę wspomnieć, bo to jest naprawdę top-secret, i gdybym to powiedziała, to cała moc tego by straciła swoją wagę, wartość, i chcę to zrobić takim mocnym. Mocnym przytupem. Doku, tak, dokładnie. Mam plany, mam dużo, dużo marzeń, mm. które spełniam i zrobię. To nie zatrzymam się na TikToku. TikTok jest jakby... Urodziłam się z TikToka, mogę tak powiedzieć, tak. ale idę dalej. Wspomniałaś o tych inwestycjach. Mm -hmm. To jest coś, co teraz zaczynasz robić? I... Y y nie, jeszcze nie. Ale chciałabyś inwestować i... zostać multimilionerką. Oj... O, żeby te pieniądze mi nie uderzyły do głowy tylko. Ym, nie wiem, czy multimilionerką. Raczej, żeby po prostu mieć stabilność finansową taką pewną. jaki Ale... masz stosunek do pieniędzy? Bo tak a zawahałaś się, że mogłyby uderzyć do głowy. Ym, oszczędzam. Mhm. Oszczędzam jednak, kiedy pojawia się ciut większy przypływ, to już moja głowa mi mówi, a kup sobie to. Kup sobie tą torebkę, a kup sobie, weź... I no mam, bo może, bo mogę, tak, mhm. oczywiście, bo mogę, ale mogę też zaoszczędzić. I to jest bardzo ważne teraz, żeby zaoszczędzić, właśnie na, inw na inwestycje, a nie na głupotę, żeby wydawać. Więc gdzieś walczę ze, ze sobą bardzo, rozmawiam, że mogę, bo zarabiam, ale fajnie by było, jakbym jednak zaoszczędziła. Czyli troszkę się boisz, że mogłoby uderzyć, Bałaby bałabyś się tej sytuacji, gdyby ci uderzyło do głowy, tak. ale jednocześnie pilnujesz siebie. Pilnujesz siebie, ta obawa. To wynika z tego, że nie wiem, widziałaś jakieś, nie wiem, jak, jakiego słowa użyć, upadki, albo właśnie, że komuś dożyły pieniądze do głowy w Twoim środowisku. No wiesz, co jest? widzę to wokół siebie gdzieś tam, tak, w swoim środowisku, że to wyrzucanie pieniędzy w błoto nie daje nic tak naprawdę. To, to, czy tam imprezy, czy właśnie jakieś tam wyjazdy, ciuchy, torebki, no to jest wszystko fajne, to są rzeczy materialne, ale to jest na chwilę, prawda? I, I niektórzy też mentalnie się zmieniają od pieniędzy. To też trochę mnie przeraża. Też idą ponad ludzi, ponad drugiego człowieka. Hej, mam więcej, jestem lepszy, ja mam Rolexa, jestem lepszy. Nie, według mnie nie. Czyli. Ale chociaż można z drugiej strony spojrzeć, jak się inwestuje w Rolexa, to to jest super inwestycja, mhm. bo to jest Pytanie, pien... czy tak o tym myślisz, czy właśnie mm. jednak potrzebujesz swoją wartość na tym zbudować. Myślę, że też mm. trochę o tym mówimy. Tak. O, o tym, co człowiek ma w sobie i co musi sobie uzupełnić tymi pieniędzmi. Mhm. Dlatego Ale... Chciałabym mieć tę stabilność finansową, ale mieć łap na karku. Pozwolić sobie na super wyjazdy, super od czasu do czasu, jakieś tam supermarkowe rzeczy, ale nie, nie chciałabym się tym kierować w życiu głównie. A miałaś taki moment, że się trochę zachłysnęłaś tym sukcesem, nie wiem, może finansowym sukcesem? Raczej. Taki mały procent tego był przez chwilę, ale to nie mogłabym powiedzieć, że to jakaś taka bardzo y, soduwa uderzyła mm -hmm. czy coś. Nie, nie, nie. Y, po prostu w głowie musiałam sobie przewartościować parę rzeczy, bo to się pomyślało, a przecież jesteś dobrą fazą. No tak, jesteś dobrą fazą, bo na to zapracowałaś ci, i, i pracujesz dalej, żeby być jeszcze lepsza. A sama się zatrzymałaś, czy na przykład ktoś z rodziny, bo tak e, dopytuję, że, czy ktoś z rodziny na przykład e, wziął Cię za rękę i Ewa? Zbastuj, bo jesteś na rozpędzonym rumaku jest wszystko super, ale też jesteś młoda, więc jakieś tam prawo o wieku i takiego szaleństwa gdzieś tutaj mogłoby się włączyć i takie właśnie w tym sosie jakiegoś dobrobytu finansowego to mogłoby faktycznie gdzieś tam zaszumieć w głowie. Zastanawiam się, czy ten stosunek taki właśnie przemyślany i dojrzały... A tak przynajmniej to brzmi jak mówisz, czy to jest coś, co wyniosłaś z domu, czy, czy musiałaś właśnie gdzieś na własnej skórze się tego nauczyć po drodze? Wiesz co, ja, ja sama siebie złapałam na tym i myślę, że gdzieś tam sama będę się zawsze na tym łapać. Ja pochodzę z domu, gdzie przez, od urodzenia do dziesiątego roku życia byłam, byliśmy bardzo bogaci i ja od samego od samego początku podróżowałam, już od najmłodszych lat jeździłam na nartach w Alpach, więc no, czy, czy, Jezus, czy coś z tego pamiętam? No nie za wiele, ale gdzieś tam świadomość tego, że te pieniądze były, to mam. Mhm. Ale to, co pamiętam, jest potem upadek firmy, czyli już brak tych pieniędzy, więc Mówię więc, więc to czas. Um, ja nie mówię już. to dobrze, tak się mm. wydaje. No e, my także my. mam wrażenie już z moich późniejszych nastoletnich lat, że ja wcale nie pochodzę z bogatej rodziny, raczej zawsze mieliśmy gdzieś problem, żeby. Um, żebym ja mogła sobie pozwolić na, na, na wszystko, co bym chciała. Raczej byliśmy klasy takiej e, średniej i, i te lata bogactwa poszły w niepamięć, no bo jednak weszliśmy do Unii, wszystko się pozmieniało. Ym, ja sama mam szacunek do pieniądza. Bo wiem, że nie mogłam sobie pozwolić na wiele i nadal mam w sobie coś takiego, że Ewa, no nie możesz sobie pozwolić na wszystko, co chcesz, bo mhm. warto zaoszczędzić, przeoszczędzić pieniądze. A masz takie poczucie, ten moment właśnie m, takiego dużego przeskoku w historii twojej rodziny, przeskoku finansowego, że to cię mogło trochę ukształtować na przyszłość. Tak mi się to kojarzy z historiami wielu osób, które właśnie odnoszą sukces w show biznesie i to jak sobie układają karierę często jest tak że trochę trudno im się nasycić i jednocześnie mają coś takiego z tyłu głowy taki imperatyw nigdy nie wrócić do tego punktu mhm. że tak bardzo jakiś ten trudny moment odciska się na ich drodze to jest też o tobie no nie chciałabym zejść już z poziomu życia jaki sobie dałam Jestem bardzo dumna z siebie, że sama doprowadziłam się do takiego momentu, więc nie chciałabym raczej schodzić niżej, bo jest naprawdę fajnie, jest pracowicie, ale jest bardzo przyjemnie. Pod koniec studiów, Boże, raczej w trakcie studiów, gdzieś tam siostra mi pomagała, wysyłała pieniądze, ja gdzieś do, ja pracowałam. Moje studia były bardzo wymagające, więc uczelnia praca także gdzieś tam potrzebowałam tej pomocy i do tamtego momentu nie chciałabym wrócić, bo czułam czułam się zależna od kogoś. Mm -hmm. Ja bardzo nie lubię być zależna od kogoś. Moment niezależności był dla mnie takim katastroficznym po prostu oczyszczeniem. Jak już dzisiaj masz e, satysfakcjonujące pieniądze, to e, myślisz też o tym, żeby nie wiem wspierać rodzinę albo jakoś inaczej, te, wiesz tak zwane dobre uczynki. Mm -hmm. Oczywiście, tak. Ale też nie chciałam robić czegoś takiego, że z przepływem pieniędzy ja od razu daję prezenty nic nie wiadomo kąd, Raczej, zaraz nie wiadomo, nie wiadomo po prostu nagle jest, kładę im złoto na, na stole. Raczej robię to z taką rozwagą. Po prostu prezenty są może jakieś bardziej obfite, pozwalam, mamy iść na jakieś zabiegi. Wszystko z takim zdrowym umiarem. Przyszło mi do głowy też takie pytanie, jak się przygotowywałam, trochę tak patrząc na to, przez co przeszłaś, a trochę przeszłaś w swoim życiu różnych sytuacji, trochę dostałaś w tyłek. Troszkę. Um, o czym pewnie też za chwilę trochę powiemy, żeby ci, którzy cię nie znają, mogli trochę lepiej zrozumieć, o czym mówimy. I zaczęłam się zastanawiać, czy Twoją siłą napędową była kiedykolwiek taka chęć udowodnienia innym, że. Patrzcie, ja sobie super poradziłam. Myślę, że nawet nie innym, a sobie. No, tak mi się wydaje. Ja w ogóle, patrząc na siebie w, w gimnazjum, mhm. we wspomnieniach, nie sądziłam, że tamta Ewa będzie w tym miejscu. Ona była wtedy słaba, zgaszona, przytłumiona, um, upokorzona i Teraz jestem tutaj i ludzie, którzy wtedy mnie no, szkanowali, wyzywali, oni do mnie teraz piszą z przeprosinami. Ja tego nie chciałam. Ja nie zrobiłam tego dla nich. Ja zrobiłam to dla siebie, bo ja żyję dla siebie. Mhm. Jakie to uczucia, jak oni teraz piszą z przeprosinami? Smutne. To jest smutne. Fajnie, że dorośli, że zrozumieli, ale czy niech bym nie była w tym miejscu, to by napisali? Raczej nie. Masz wątpliwość? Mam wątpliwość. Jakbym po prostu była Ewą, której nikt nie zna, żeby napisali, raczej nie. Czy znaczy, To są osoby, które um, szykanowały cię po, po, tym, po, po sytuacji, która się rozeszła po szkole, mhm. po twoim pierwszym razie, który był tak. traumatyczny. Tak, tak. Ja okay. też e, bardzo byłam rozpoznawalna pod tym względem u siebie w moim mieście. Mm -hmm. I roczniki, w górę, w dół po prostu mnie znali i kojarzyli jako tę dziewczynę. Mm -hmm. I drwili, drwiono ze mnie. Pamiętam. Gdziekolwiek się nie pokazałam, czy też były różne fora, forum yy, jakieś szkolne, to zawsze gdzieś o mnie pisali, a to ta, to ta, to ta. Nigdy nie czułam, że ktoś ma o mnie dobre zdanie. Wiadomo, tylko moi bliscy gdzieś tam znajomi, przyjaciele. Ale gdziekolwiek się nie pokazałam, to nie czułam się po prostu lubiana w moim środowisku. Co też jest w ogóle kuriozalne, bo. A... Sytuacja, która Ci się przydarzyła, to nie jest powód do bycia lub niebycia lubianą. Już pomijam to, że w ogóle przydałoby się jakieś wsparcie, ale to, to wymaga jakiejś dużej świadomości, takiej środowiskowej, bym chyba powiedziała, mm -hmm. wśród tych młodych ludzi. To może ja powiem <laughs> tak dosłownie w dwóch zdaniach, bo Ty opowiedziałaś o tym w nagraniu u siebie na kanale i można sobie to znaleźć i posłuchać bardzo bardzo tak dojrzale o tym mówisz a, i, i przy okazji um, wypełniasz jakąś taką um, lukę w edukacji seksualnej pokazując że nawet o trudnych rzeczach można powiedzieć spokojnie wyjaśnić poprowadzić za rękę tych młodych ludzi uspokoić ich bo twoja historia też może wywołać stres i może. jakieś obawy. Tak. Historia jest taka że byłaś bardzo młoda miałaś 15 lat. Tak. I gdzieś tam jakiś rodzaj wyścigu między tobą a twoimi koleżankami się wkradł o to, która pierwsza swój pierwszy raz przeżyje. I do tego pierwszego razu podeszłaś w taki sposób, że postanowiłaś go przeżyć z, przyja z przyjacielem, starszym o rok um, czyli zupełnie z kimś, kogo byś nie wybrała świadomie z serca nie byłaś gotowa. Ale no, to wiemy, po, po latach na spokojnie możemy o tym mówić i ten pierwszy raz był traumatyczny z tego względu, że doszło do, do takiej tragedii, bym powiedziała. Ostatecznie skończyło się to rozerwaniem pochwy w kilku miejscach i, i, i ostatecznie trzeba było po prostu to zszywać, operacje. Po prostu trafiłam na stół operacyjny. Mhm. I skończyło się to bardzo nieciekawie fizycznie, ale też psychicznie, no, bo wszystkiego, na, na drugi dzień zaczęła być wielka burza, chaos w szkole. Wśród rodziców no i... rozeszło się to, mimo tak. że to gdzieś tam mogło, mogła to być Twoja historia. Tak. Być może to też by inaczej się potoczyło, gdyby to zostało tylko gdzieś u Ciebie. Mm -hmm. Być może wtedy byś się zdecydowała na jakąś pomoc psychologa. A y, rzeczy potoczyły się chyba tak szybko, że no, spadł na Ciebie wielki głaz, myślę. Tak. Też to wpłynęło na Twój stosunek do mężczyzn na parę tak. lat a, tak. i się wycofałaś po prostu z relacji. Nieświadomie, ale no tak cię to ukształtowało, że się chyba ich bałaś trochę, nie tak. Um, już... Myślę, że samo piekło zaczęło się nie w trakcie tego stosunku, tylko po wszystkim. No to jest, to, to jest też to, nie, że dokładnie. Uh, I wiesz co, I jeszcze tak się zastanawiałam nad tym, że właśnie um, opieczętowano cię potem różnymi naklejkami, przezwiskami. Mhm. Uh, podziwiam cię, że z tego wyszłaś. I że udźwignęłaś, a, i myślę, że w, chyba wtedy, a może i wcześniej, stworzyła się Ewa wojowniczka, którą jesteś. To bardzo czuć, a, i czuć jakiś rodzaj misji teraz w tobie. Ja się trochę zastanawiałam, dlaczego tylko na ciebie, jakby w ogóle w tobie nie zobaczono jakiejś ofiary tej sytuacji, tylko cię w pewien sposób oskarżono o to, nazywając, jakby wiesz, te wszystkie naklejki mm -hmm. to były jakieś takie oskarżycielskie. A czy. Tak ciekawości tylko pytam, czy, tego, e, tw czy twojego przyjaciela też jakieś e, nieprzyjemne sytuacje potem spotkały? Nie chcę mówić w stu procentach, nie jestem pewna, ale nie przypominam sobie, hmm. żeby coś takiego miało miejsce. Ale ja też um, byłam zawsze bardzo głośną, otwartą osobą, tak jak teraz. I myślę, że gdzieś ludzie napięczętowali mnie tym, bo po prostu jestem bardzo taką atencyjną osobą. I. Uśmiecham się, bo to też jest odwaga <grym> powiedzieć coś takiego. Ja jestem, jestem, jestem świadoma, ja to po mojej mamie to mam. I. Mnie się albo lubi, albo się nienawidzi. No, już wiele razy to słyszałam. Także ta naklejka była wielu osobom bardzo wygodna. <grym> A ty wtedy czułaś e, się tym przytłoczona, czy poczułaś e, jakiś rodzaj wyzwania, że sobie z tym poradzisz? Miałam różne etapy. To była sinusoida mhm. raz było lepiej, raz gorzej. Um, w sumie nie wiedziałam, jak sobie z tym radzić i radziłam sobie w różne dziwne sposoby. Też potem wpadłam w Wir Impress. Mhm. E, miałam lat 16, więc tak z domu wychodziłam i, i robiłam jakieś różne rzeczy z różnymi ludźmi. To był bardzo dla mnie trudny okres, taki niepewny. Nie, nie byłam, e, nie stąpałam dwoma stopami po gruncie. A co sprawiło, że się nie poddałaś? Co, że się nie poddałam? Życie dalej. <laughs> Jakieś zmiany u mnie zachodziły. Tu zmiana szkoły, tu zmiana ludzi. E, bo i potem pojawiła się ta dziewczyna, która. Pozwoliła mi y, odżyć. Tak mi się wydawało wtedy, oczywiście, bo mm -hmm. mogłam trochę się odsunąć od mężczyzn, wejść w swój nowy świat, w swoją taką bańkę. I ja w sobie w tej bańce żyłam. Bez mężczyzn, oni byli niepotrzebni wtedy. Mm -hmm. I to był mój nowy, fajny świat. Liceum. W sumie to ja byłam bardzo grzeczna wtedy, już w liceum. No i ta dziewczyna wtedy się pojawiła. E no i tak, tak sobie już potem, raczej z, już z gimnazjum schodząc do liceum robiłam się trochę taka bardziej grzeczniejsza, grzeczniejsza, bo wchodziłam w swój własny świat. Miałam dużo różnych etapów takich, um, ale ten etap, z, kiedy byłam z dziewczyną, był mi potrzebny on mnie ukształtował, ja zupełnie tego nie żałuję. A jak cię ukształtował? Bo drugim ważnym etapem jest pojawienie się twojego e, przyszłego męża, to znaczy już obecnego. I wiem, że on ci dał dużo siły, no i właściwie mm -hmm. pomógł ci odnaleźć drogę do siebie. A tak dosłownie. Ale ten etap z kobietą, jak ci pomógł wtedy? Zrozumiałam, co chcę, co chcę i czego nie chcę <ścoughs> przede wszystkim. Mm -hmm. Ciekawość moja. Myślę, była też spotęgowana właśnie tą sytuacją, która mi się zdarzyła, że oj, pierwszy raz mi nie wyszedł, to to coś znaczy, no to muszę iść zupełnie inną ścieżką. Gdybym tego nie, nie spróbowała, to w życiu gdzieś męczyłoby mnie. A, nie zrobiłaś tego. Mhm. Nie, nie wiesz, jak to jest. I też ukształtowałam się na tyle, że uspokoiłam się. Przewarto przewartościowałam się. Um, i Zrozumiałam kobietę. A jak zrozumiałam kobietę, to też zrozumiałam siebie. Bo no. życie z kobietą drugą no, pozwoliło mi patrzeć na siebie inaczej. Mm -hmm. Ale jednak, jak pojawił się Robert i, i pokazał mi inny świat, to się odblokowałam dosłownie. Tak, to właśnie wylądowałam sobie takie twoje słowa, że powiedziałaś, że byłam niezdolna jako kobieta do seksu, nie, czu nie czułam się dobrze jako kobieta. Mhm. Czyli właściwie dobrze zaczęłaś się czuć przy kobiecie jeszcze. Bardziej zaczęłam rozumieć siebie, kobietę jako kobietę, ale mhm. nie, nie wiedziałam, co to znaczy bycie kobietą, taką przy mężczyźnie, który patrzy na mnie i widzi we mnie atrakcyjną, piękną kobietę. Ja to dopiero poczułam przy mężczyźnie. Bo w związku kobieta-kobieta też miałam bardzo trudny związek. My nie miałyśmy takiego, jak to powiedzieć, może zdrowego związku. Tam dużo było zazdrości, hmm. gdzieś tam jakiejś toksyczności trochę. I dopiero poznałam, poczułam się taką atrakcyjną kobietą, naprawdę wtedy, kiedy poznałam Roberta. I wtedy zaakceptowałam całkowicie w ogóle swoje ciało, siebie. Dlatego też jestem taka odważna. A pamiętasz ten moment, kiedy e, Robert zdobył twoje zaufanie, bo to też była przecież e, mhm. przeprawa. Ja bardzo w ogóle lubię ten e, opis e, spod jednego ze zdjęć z rocznicy e, waszego związku. Spytał, gdzie mamy razem zajęcia z angielskiego? Co odpowiedziałam, że nie mamy zajęć i dosłownie go olałam. Dzisiaj jest moim mężem. <śmiech> <śmiech> no, ale chyba on nie miał lekko, ale się udało, więc. E... Jak zdobył twoje zaufanie? Ja nie wiem, jak ten chłop to zrobił, bo ja <laughs> naprawdę, ja byłam tak niedostępna. Ja jeszcze mu powiedziałam: zostaw mnie, chłopie, ja mam dziewczynę. To mhm. jeszcze był ten etap, że faceci są B. Mhm. A on, jak zaczarowany, brnął i brnął, brnął, próbował, gdzieś zagadywał. I przyznam się, że to o, tym, o tych zajęciach to było rok przed tym, jak jeszcze do niego. Więc on jeszcze rok, rok czekał. o ciebie walczyć. Tak, rok czekał, zanim spróbował po raz drugi. I dopiero po raz ten trzeci, czwarty, piąty, szósty. Okej, okay, zwróciłam na niego uwagę. A jak to wygląda z jego perspektywy, bo na pewno rozmawialiście. Co go... No, że walczył, walczył, był uparty. No ale zobaczył taką kobietę i już nie mógł odpuścić. Oczywiście koledzy, no idź, idź, no zrób to. No i taki był uparty, że aż w mnie zainteresował. Zaczęło nam się fajnie rozmawiać. Zobaczyłam, że to jest taki fajny, miły mężczyzna. Nie był taki nachalny, nie mówił do mnie żadnych jakiś takich. Nie, 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 nie. nie przekraczał tak, granic. Tak. Nawet w, jeżeli chodzi o, o, o mowę, o, o sposób komunikacji ze mną, to był dla mnie taki bezpieczny, bezpieczny mężczyzna. No i powoli zaczęliśmy się do siebie zbliżać. Po, poznał moją historię przede wszystkim przed. przed Główną rzeczą tak naprawdę musiałam mu powiedzieć, wziął to bardzo do serca i zadbał o to, żeby nie skrzywdzić mnie w żaden sposób. A masz jakieś takie szczególne wspomnienie z tego ślubu waszego, które cię wzrusza? To był cały ślub. Ja... <głos> <głos> Ostatnio włączyliśmy właśnie cały reportaż ze ślubu, to ja stwierdziłam, że dla mnie to jest chyba najmocniejszy film w życiu, jaki widziałam. Ja płakałam przez ca... od samego początku, jak tylko zaczęłam. Zaczęła się pierwsza sekunda. Już, hmm. już, jak oglądałam drugi raz, to nie, ale yy, jest to dla mnie bardzo emocjonujący film. Bo? Bo jest mój jest, i, i mojego męża, jest to nasze, nasz dzień. Ty, a ty też jesteś bardzo, znaczy, to, to jest zrozumiałe, bo to jest twój dzień. To, to jest w ogóle bardzo ważny moment e, w życiu każdego człowieka. Taka decyzja i, i cała ta celebracja w ogóle nie najbliższych, ale też ty jesteś bardzo rodzinna, nie? Nie. Nie, nie? masz takiej potrzeby? Jak mówię, że jesteś bardzo rodzinna, to wydaje mi się, że to mówię o tej takiej potrzebie posiadania rodziny. Ja już rodzinę stworzyłam teraz, w tym momencie, ale właśnie tutaj są różne sprzeczności co do mnie. Tylko za jesteś pełna sprzeczności. Ja tak, tak. I, ale ja nie jestem rodzinna. Jakoś tak i utrzymuję kontakt z rodziną. Codziennie dzwonię do mamy. Jak nie zadzwonię do mamy, to mnie porwali i moja mama już po prostu na policję chce dzwonić. Um, dla mnie kontakt z rodziną jest bardzo, 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 bardzo ważny, ale nie nazwałabym siebie rodzinną. Tak. Ja nie planuję jeszcze dzieci. Jeszcze to nie jest ten moment. Już tutaj babcie, tutaj teściowa by chciała, ale jeszcze nie. To czemu ja myślałam, że dla ciebie bardzo ważne było stworzenie takiego domu z Robertem. Bo, bo było ważne. Z Robertem, tak, to było bardzo ważne, stworzenie domu. My już ten dom dawno stworzyliśmy. Mm -hmm. Tylko teraz już jestem panią Nita <laughs> i pani Zawada, Nita i mam Jesteśmy taką już. Nie chcę mówić jednością, bo to nie jest tak. Jesteśmy jednością, a zarazem osobnymi jednostkami. Mhm. Zatem, że zawsze tak mówię. I to jest dla mnie ważne. To jest moja rodzina. Ja, mój mąż, mój kot. Okej. Okay. Jeszcze bym chciała wrócić do tego momentu, właśnie kiedy kształtowała się, jakby wykluwała się Ewa, którą znamy dzisiaj. Mhm. A, I tu znowu możesz mnie poprawić, bo jak gdzieś intuicyjnie podążam za tą historią, jak widać, nie zawsze wszystko intuicyjnie łapię, ale miałam takie poczucie, że mm, bo ty dzisiaj jesteś bardzo kobieca, wspaniale się w ogóle na to patrzy, i też dzięki a, temu researchowi, który zrobiłam do naszej rozmowy, zaczęłam się łapać sama na różnych tematach takich, a, jakby sama ze sobą trochę przeprowadziłam rozmowę, i się okazało, że mam parę zagrzebanych wątków wokół kobiecości, a, o których sobie nie zdawałam sprawy. A jak chociażby? Zdałam sobie sprawę, że wiele lat temu a, najwyraźniej jakąś umowę sama ze sobą zawarłam, że nie będę się na przykład zbyt kobieco ubierać. Mm -hmm. I dopiero jakby śledzenie ciebie, patrzenie na, na ciebie, podziwianie ciebie, tego jak ty się cieszysz swoją kobiecością, sprawiło, że coś się we mnie odblokowało i zaczęłam no. o tym myśleć. Czy ty pamiętasz właśnie ten moment, kiedy zaczęłaś się rodzić taka, bo to ty taka chyba nie byłaś zawsze. No nie, nie. Taka nie byłam. Zawsze byłam otwarta, bezpośrednia, ale nigdy też nie byłam taka pewna swojego ciała. Ale Robert mi zawsze mówił, Ewa, ty jesteś taka piękna. I ja mówię, patrz jakie mam grube nogi. Co grube nogi, przestań, jesteś głupiat. I on mnie sprowadzał na ziemię. On mi zawsze mówił, że nieważne, że masz to on jest piękny. Pokaż go. Myślisz, że on mi przeszkadza? On nikomu nie przeszkadza. I on mi tak wpajał, to, że jestem piękna. Czy przytyłam, czy nie przy, czy schudłam? czy coś tu mam fałdkę, czy mam tu celu, celu czy mam pryszcza, czy mam tu usta włosy, i tak jestem piękna. I poczułam się piękna. Dlatego pokazuję, że jestem piękna. No ale dobra, dobra, poczekaj. Bo to jest robota, którą Robert odwalił, tak. Jakby na, na twoją korzyść, ale a gdzie jest ta część, w której, bo umówmy się, um... To, że ukochana osoba nam to powtarza, mm -hmm. to jest jedno, ale domyślam się, no bo rozumiem, że Ty dzisiaj jesteś osobą, która w pełni akceptuje siebie. Mm -hmm. To co takiego się gdzieś po drodze wydarzyło, że. Może tak, że w pełni. akceptuje siebie, są rzeczy, które, nad którymi chciałabym popracować, ale bardzo lubię swoje ciało. To też jest praca sama ze sobą. To żeby nie porównywać się do innej, żeby nie patrzeć na te kobiety w internecie. O Jezus, jakie szczupłe nogi, ja takich nigdy nie będę miała. No nie będziesz miała, bo masz zupełnie inną sylwetkę, takie geny. Mhm. I ja też sobie to tłumaczę. Też obserwuję Instagramy dziewczyn, którym ja zazdroszczę, na przykład szczupłych kolan, bo ja mam po tacie jakieś takie duże kolana. <noise> I tak sobie myślę, no choćby nie wiem co, ja tych kolan nigdy nie będę miała. Mhm. Mm, tak samo nie będę miała super pięknego głosu. No bo nie dostałam tego. I, i to, to są rzeczy takie trochę już, na które nie mamy wpływu i przestałam się porównywać. Tylko zaczęłam udoskon udoskonalać siebie. Ale nie zewnętrznie, tylko wewnętrznie. Czyli mówić sobie wiele rzeczy. No. Hej, dzisiaj, dzisiaj twarz masz spuchniętą, a na pise wody zaraz będzie lepiej, dzisiaj będziesz piękniejsza. Dzisiaj pięknie wyglądasz w tej spódniczce. Dzisiaj się super ubrałaś. Zobacz na swoje włosy. Są super. A jak nie są super, to idź do fryzjera. Popracujemy nad nimi. To jest taka praca. Dostajesz wiadomości od kobiet, że. Dajesz mi jakieś takie wsparcie właśnie w odnajdywaniu swojej kobiecości? Tak, 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 tak. Bardzo. To co są, są takie wiadomości motywujące, że dzięki mnie, gdzieś tam mojemu. Tam mojej twórczości, robisz, bo to jest nie tylko to, jak wyglądasz, ale też to, co opowiadasz o swojej relacji z, no, ze swoim ciałem, w z otoczeniem. Mhm. To, to jest cały jakiś obrazek. To są wiadomości, gdzie kobiety się otwierają, mówią, że ruszyły naprzód, że coś zrobiły, że coś zmieniły, że patrzą na siebie inaczej. Nie jestem w stanie przytoczyć żadnej takiej konkretnej, zacytować, ale dla mnie to są takie bardzo motywujące wiadomości, mhm. że wiem, że dobrze robię wtedy. A piszą młode kobiety, czy piszą w różnym wieku? No bo dla mnie właśnie ta, to było duże zaskoczenie, że w którymś momencie tego, tych przygotowań Miałam właśnie taką autorefleksję. Jakby mm -hmm. Zupełnie się tego nie spodziewałam, ale gdzieś ta um, um, konsekwencja w takim obserwowaniu ciebie. Trochę to pokazało, że jakbyśmy codziennie sobie patrzyli na osoby, które są jakoś pogodzone ze sobą, to to dobrze na nas działa, nie? Mm -hmm. Że gdzieś tam właśnie nie wyszło mi to jakieś porównywanie, tylko bardziej chyba miałam świadomość tego, że, że ty masz świadomość, że nie jesteś idealna, ale mimo to jesteś dla mnie piękna. Mm -hmm. No to są osoby starsze, młodsze. Ja nie, też nie mam, do mnie bardzo rzadko tak skacze, nie umiem się wysłowić. Jeszcze raz. E, bardzo rzadko piszą do mnie takie dzieci. Hmm. Dzieci, dzieci. Ja trafiam do dzieci, ale no nie stricte z tym, co tak głoszę. Mm -hmm. One oglądają, bo gdzieś tam lubią to, co ja tam nagrywam na TikToku, ale nie wiem, czy raczej słuchają. Trafiam do mm, młodych kobiet, do nastolatek, do, do kobiet w moim wieku, do, do starszych i bardzo fajnie jest mieć z nimi taki kontakt i taką stworzoną komunikację między nami. Teraz się poprawiłaś i to mi e, przypomniało, że otwarcie mówisz, że masz e, jesteś perfekcjonistką i gdzieś tam... Um, no właśnie, to jest pytanie. Dokręcasz sobie śrubę? Dokręcam, ale A, staram no. się odkręcać czasem, bo przesadzam. <laughs> Jak mi coś nie wyjdzie i filmik na TikToku jest... Nie taki jak chciałam, trudno, po prostu na siłę go publikuję, żeby pokazać sobie, że to nie jest wcale takie ważne. Bo hmm. moja per, mój perfekcjonizm mnie w pewnym momencie wykańczał na tyle, że jeden filmik potrafiłam kręcić 8 godzin. 8 godzin, bo po prostu taki mały momencik był krzywa i zachodziłam w głowę po prostu. Stawałam na można rzęsach. Można oszaleć, nie? Można, można oszaleć, mhm. i stwierdziłam, że to nie jest dobra droga. Fajniej jest być perfekcji nie, przepraszam, fajnie jest być dobrym, bardzo dobrym w tym, co się robi, ale perfekcjonizm może wyniszczyć. Miałaś kiedyś tak, że um, poczułaś, że już tę śrubę za bardzo dokręcasz i to w sumie też mnie ciekawi, bo jeżeli jesteś perfekcjonistką, to czy to nigdy nie rzutowało też właśnie na twoją relację z ciałem, bo to gdzieś tam na pewnym etapie życia właśnie najpierw na ciało się przekłada mm -hmm. u perfekcjonistów, perfekcjonistek. Na ciało, jeżeli chodzi o sylwetkę i budowanie sylwetki, to nie, ale perfekcjonizm, jeżeli chodzi o twarz, o cerę. Okay. Dlatego, że gdzieś tam od 20 roku życia zmagam się z problemami, natury jeszcze nieznanej. Cały czas szukamy przyczyny. Czy to hmm. są hormony, czy to jest tarczyca, czy to jest układ pokarmowy. Ja jestem cały czas w trakcie poszukiwań w, z różnymi lekarzami, i kosmetologami i mam swoje różne momenty gorsze, lepsze. Raz moja twarz wygląda pięknie, fajnie, a raz jest trochę gorzej. I to jest mój perfekcjonizm, bo ja bardzo dbam o ceret. Bo po prostu dla mnie to jest coś najważniejszego, bo gdzieś tam jak pojawiły mi się problemy, no to to jest mój czuły punkt. Um, więc myślę, że jeżeli chodzi o perfekcjonizm, to jest e, moja twarz. I jeżeli ktoś ten mm, dotknie czuły punkt, tak jak ostatnio gdzieś po wywiadzie, e, na którym ja byłam no, byłam po, po podróży na malediwach, byłam mm. miał opuchniętą twarz. Byłam taka, mm, nie byłam sobą, trochę wyglądowa. I bardzo dużo ludzi w ogóle w komentarzach wytknęło mi, patrzcie, co ona ma na twarzy. Ona ma trądzik. Mm. I ja siedząc po prostu miałam takie. dosłownie coś, co mnie dotknęło, bo mnie nie dotyka zbyt wiele. Można pisać o mnie wiele rzeczy, ale to jest mój czuły punkt. To jest tu tysiące złotych. Tu tysiące złotych. To, jest, co ja dbam codziennie i patrzę na siebie w lustrze milion razy. Więc miałam takie. okej. Okay. A nie miałam się ochotę odpisać. Rozumiem, że to nie było na Twoim kanale. Mhm. Ale bo tak naprawdę jedyna właściwa odpowiedź to mm -hmm. jest, no mam. Nie chciałam w ogóle, w ogóle nie, no. nie chciałam, ja w ogóle nie odpisuję na coś takiego. Nie daję satysfakcji, nie. To, to, przeczytałam, wchłonęłam, przyjęłam, weszło <laughs> i stwierdziłam, I dobra, poszło. dobrze, dobra, to będę dbać jeszcze bardziej. I pokażę im, że będę jeszcze piękniejsza. Wiadomo, to Czyli to, tutaj ten perfekcjonizm, perfekcjonizm. bo to trochę chcesz udowodnić, no ale to... A gdzie ta akceptacja? tutaj, jeżeli chodzi o twarz, tak jak mówiłam, nie akceptuję siebie w pełni, mhm. tylko jest wiele rzeczy, które, nad którymi chcę pracować. Okay. Bo tak jak wtedy powiedziałam, żeby, żeby nie, nie było kwestia, takiej tak. hipokryzji, że mhm. mówię, że akceptuję, a tu się okazuje, że jednak walczę z twarzą, tak? z buzią. Chociaż e, powoli, roi, powoli się tak uodparniam na to. Takie mhm. komentarze Dają mi takie um, odwrażliwienie się. Tak jak mówiłam, albo tu nie mówiłam jeszcze, hejt na początku bolał. Później bolał. Później coraz mniej. Później jeszcze mniej. Teraz nie boli. Więc ludzie sami pozwalają mi się odwrażliwić na to wszystko. Mhm. To jest bardzo dziwne zjawisko. Bo ja blokowałam kiedyś wszystkie komentarze o wszystkim. Ktokolwiek co złego do mnie napisał, blokowałam, usuwałam, nie masz wstępu na konto. A teraz to można pisać o mnie wszystko. Wszystko. No, chyba, że ktoś wchodzi na temat rodziny. To no, kiedyś ktoś napisał, nie wiem, możemy to wypikać, że co za szmata urodziła ta czy tam odwrotnie. No to to było takie bardzo mocne, już przysiągnięte jakąś taką nienawiścią do drugiego człowieka, ale takie coś też dostaje. No to jest, e, widzisz, jak mi to mówisz, to dla mnie ten komentarz tak bardzo nie ma żadnej wartości, ale to nie ja jestem mm -hmm. odbiorcą, nie? To, to to było do ciebie, więc ty zupełnie inaczej to odbierasz. Ja jako osoba z boku sobie myślę, Boże, w ogóle nie można się nad tym zatrzymywać. Natomiast faktycznie no, przykre jest to, że potem właśnie ten komentarz cytujesz, bo go pamiętasz, bo mm -hmm. on zabolał. Tak. A on był dawny już, bardzo taki, no, przedawniony. Ale tak jak mówię, no, hejt można, na hejt można się uodpornić. Nie zawsze i nie każdy, na pewno. Bo ja mówię sama za siebie, ja nie mówię za kogoś. Mhm. No ja... to jest właśnie ta szkoła, o której ja cały czas mówię, że hartowanie stali. To, to powinna być Twoja druga cyrka. Tak. Ludzie no. mnie hartują, ale oni sami mnie hartują. Oni, jest też, czasem jestem im wdzięczna, A ty bo. To jest trochę przekorna, bo ty, jak o tym mówisz, to Ty jesteś właśnie jakby nie pierwszy raz to widzę trochę tym um, rozbawiona, trochę jakiś rodzaj satysfakcji masz, że nie dajesz im satysfakcji. Coś podobnego właśnie Michał Szpak też tutaj e, mówił, że. Możecie pisać, co chcecie. No tak. Mnie to nie rusza. Bo oni to, to jest są, bardzo ciekawy nie... mechanizm, tak naprawdę. Co mnie świadomi, że oni są. To jest ich zasługa, tych ludzi. Hejt, który napędzają, mnie uderza, ale jednocześnie tworzy mi taką tarczę, że oni mogą więcej. No co oni mi mogą jeszcze więcej zrobić, kiedy ja już przeczytałam o sobie wielkie eseje. Mhm. Jeżeli chcą pisać o mojej twarzy, nad którą pracuję, chcę być piękna i będę piękna. Proszę bardzo, piszcie, już ja jestem gotowa. Chciałam jeszcze troszeczkę porozmawiać mm, o temacie tak ogólnie rzecz ujmując zdrowia psychicznego. Mm -hmm. Bo to jest wątek, e, który e, lubię i który jest potrzebny. E, I super, że o tym mówisz. E, takie właściwie pytanie otwierające, e, to skąd u Ciebie jest taka duża świadomość e, tych spraw? I No taka duża samoświadomość, bo, bo ty właściwie nie tylko mówisz o tym temacie nerwicy lękowej, który Ciebie dotyczy, mm -hmm. ale mm, trochę to rozszerzasz właśnie też i o mm, jak, jakiś Tematy, może to nie jest do końca zdrowie, chociaż trochę zdrowie psychiczne, też edukacja, na przykład seksualna, jakby mhm. takie tematy edukacją, może tak. A bardzo mi się podoba filmik, w którym odpowiadasz na, odpowiadasz na pytania od e, Twoich widzów e, do, dotyczące różnych obszarów, jakichś takich tabu. Mhm. No i tam są dwie części tego filmiku, i w tej drugiej części naprawdę mocne pytania się pojawiają. I to, z jakim spokojem, to jest stary filmik, nie, 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 mhm. stary. pamiętasz. Tak. <średnio> <średnio> Podoba mi się z jakim spokojem udzielasz tych odpowiedzi i tak, taki miałam wniosek, że jesteś e, trochę jak brawo kiedyś, że kiedyś się piecało do, do brawo. E, zawsze, zawsze, zawsze musiała być jakaś taka figura kogoś, kto poprowadzi tych młodych ludzi za rękę. Kiedyś to były jakieś tego typu gazetki, mm -hmm. że się czytało e, i się wiesz, rozszerzało tę wiedzę. Teraz faktycznie oprócz tej edukacji seksualnej jest jeszcze temat właśnie zdrowia psychicznego, który też trzeba podejmować i też do młodych ludzi adresować. A więc takie właśnie pytanie na otwarcie: skąd u ciebie taka duża samoświadomość? To wszystko zaczęło się, kiedy mnie zdiagnozowano, co mi jest i, i kiedy zdecydowałam się o tym powiedzieć, bo u mnie nie było tematu zdrowia psychicznego. Od ponad dwóch lat. Ale ja pamiętam, że jak zaczęłaś mieć pierwsze objawy nerwicy e, lękowej, takie mm -hmm. hardkorowe, mm -hmm. to od razu wiedziałaś, że trzeba gdzieś tam do lekarza, więc to też nie było nie, tak. Nie, nie wiedziałam. Że... Nie? Nie. Ja przeszłam bardzo długą, długą. To była szybka, ale bardzo y, traumatyczna, wybojowa droga. Ja po prostu intuicyjnie okay. wiedziałam. Że potrzebuję pomocy, ale jakiej? Nie wiedziałam. U kogo? Gdzie się udać? Nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam, do kogo się zgłosić. Byłam zielona. Nikt nie wiedział, co mi jest. Rodzice też nie rozumieli. Mój wtedy e, e, chłopak, narzeczony chłopak Robert, e, Robert. <laughs> e, też nie wiedział. Nikt nic nie wiedział, więc je, ja musiałam sama znaleźć pomoc. Tu zły psychiatra, tu zły psycholog, tu znowu zły psychiatra, tu kolejny zły psycholog. Ta droga była ciężka, ale mhm. jak już znalazłam odpowiednie osoby, odpowiednie leczenie, odpowiednią terapię i usłyszałam diagnozę, to byłam gotowa o tym powiedzieć. Mhm. A teraz wiesz, jak prowadzić swoją karierę, żeby um, nie wykończyć się, to znaczy, żeby nie doprowadzić do, jakiegoś, do jakiejś takiej sytuacji wypalenia a, lub po prostu takiego. Um, Powolnego podniszczania mhm. swojego zdrowia, bo no, sama mówisz otwarcie, że jedno z drugim idzie w parze tak. i że ta praca ma wpływ na, na twoje mhm. samopoczucie i zdrowie psychiczne, ale też kochasz tę pracę. Tak. A, więc pytanie, na ile świadomie przez to idziesz? To jest troszeczkę takie kołysanie się nad przepaścią. Tak, cały czas jest. Ja świadomie yy, jestem nad przepaścią i się trzymam jedną ręką. Um, ale kocham tę pracę i byłabym bardzo nieszczęśliwa, gdybym robiła w tym momencie coś innego. Mm -hmm. Dlatego tak bardzo siebie poświęcam. Jednocześnie dbając o ten balans, żeby nie przebocować się na tyle, żeby ta nerwica, okay. ta, ta takie paniki wróciły. Jak sam momenty... Stresujące, powiedzmy, lot z samolotem jest dla mnie stresujący. Ja wtedy po prostu ratuję się lekiem uspokajającym, żeby siebie nie przeboczcować, nie doprowadzić do tego stanu, że ja jestem w stresie. Um, znam swoje ciało, znam już swój układ nerwowy i wiem, kiedy wziąć parę oddechów więcej, kiedy odejść na chwilę, wiem, co muszę sobie przemyśleć przed danym wyjściem, eventem, rozmową, wywiadem jak przygotować się mentalnie, też wiem, więc um, cała ta praca moja wymaga rozmowy ze sobą, przygotowań mentalnych, um, żeby się nie przebodźcować, bo bardzo szybko mogę po prostu strzelić sobie w twarz. Jak przestanę myśleć nad swoim układem nerwowym i po prostu popłynę z prądem, będę cały czas w adrenalinie, to jak się adrenalina skończy, to wpadam w ataki paniki. I już wtedy jest koniec. Kiedy miałaś ostatni tak paniki? W... w. samochodzie. Jak stałam w korku w Warszawie z kilka miesięcy temu. Kilka miesięcy temu. Tak. To chyba. Taki zadowalający wynik. Myślę, tak, nie? Że ale to, nie jest to jakaś... był dzień tak szalony. Tu byłam, tam byłam. Tu ktoś dzwonił, tu ktoś coś chciał. Ewa, tu, jutro masz wywiad, jutro masz coś tam. Jezus, dajcie mi spokój, dajcie mi się cieszyć tym dniem, bo raz nie wytrzymam. Już, bo jest... Nawet jak o tym myślę teraz, to już się denerwuję, bo ten dzień, był mnie... ten dzień mnie tak zdenerwował. No i w tym samochodzie, kiedy już usiadłam, bo tak to się dzieje, kiedy miałam już chwilę, no to mój układ nerwowy się nagle odłożył. I, no i ten atak paniki był, dałam radę, poradziłam sobie, ale nie doprowadzam do czegoś takiego. Uczę no się cały czas. To jest bardzo ważne, co mówisz, taka mm -hmm. świadomość. To jest super w ogóle też e, lekcja dla osób, które nie mają tego typu problemów, bo tak naprawdę my wszyscy cały czas się przebodźcowujemy. Tak, to w tym pierwszym wieku, w całym toku informacji, które zdobywamy każdego dnia, internet, telewizja, w ogóle... To samow... wszystko, co my robimy, my też jesteśmy w takim trybie, że nawet jak odpoczywam w wannie, to muszę słuchać podcastu, tak, no, nie? Żeby tak, nie umiemy tak. wejść w taką fazę... Wyciszenia. Tak, tak. Dla... Ja, ja pamiętam e, podczas mojego urlopu, że złapałam się na tym, e, że leżę na plaży i mój plan na dzisiaj to jest leżeć na plaży, ewentualnie potem zjeść coś dobrego i wrócić na plażę. I mój mózg zaczął pracować w ten sposób, że coś wymyślał, co ja mogę zrobić. I minęło pół godziny, jakieś zadanie mi znalazł. I ja sobie pomyślałam. I to zadanie było jakieś, wiesz, nie wiem, typu wrócić tam do tego miejsca, gdzie mieszkałam po książkę na przykład. Ale że jakby złapałam się na tym, że tej książki nie potrzebowałam oczywiście, ale że mój mózg był tak przyzwyczajony do takiego trybu, mhm. że nie ma leżenia. Tak, nie ma. Po prostu cały czas napierdzielamy do przodu, do przodu. Nawet jak wychodzimy na ulicę, to tam jest głośno, szum, tu się coś dzieje, tu jedzie karetka. Cały czas jesteśmy w takim toku pracy, chaosu. No i nerwica lękowa teraz to co trzecia osoba. Tylko co niestety ludzie nie wiedzą, co ich spotyka. Nie wiedzą, że kołatanie serca, duszności, yy, bóle brzucha, właśnie ten stres to jest właśnie nerwica lękowa. No dobra, ale jeszcze wrócę do tego, co powiedziałaś, bo to było dość mocne, że ty się kołyszesz nad tą, jakby owiec tak stwierdziłyśmy, nad tą przepaścią. Um, czy w związku z tym, czy w ogóle na przykład lekarze, z którymi na pewno masz kontakt mhm. lub miałaś, e, na przykład odradzali ci tę pracę? Nie. Nie? Nie. A co mówili? Poukładać odpowiednio? Obserwować, się, tak? uczyć się y siebie i żyć z nerwicą. Przede wszystkim, żeby nauczyć się żyć z nerwicą, właśnie z tymi lękami, żeby poukładać tak sobie życie i, i obowiązki, żeby znaleźć balans, żeby ja wyjechać sobie do spa, żeby posiedzieć w domu jeden dzień z mężem, iść na spacer, czy jak mm. potrzebuje, obejrzeć serial, nawet cały sezon w jedną noc, jeżeli tego potrzebuje, coś dla siebie, dla swojego układu nerwowego. Przyznam się, że są też takie dni, kiedy po prostu dzieje się codziennie, dzieje się, i ja już mówię sobie: nie, No, dość, dość. I powiedzmy, dzwonię do menadżerki, mówię: No, jutro nie dam rady. Mm -hmm. To już jest moment, kiedy. Ja już muszę sobie odpocząć, Od, odpo, raczej mój, mój układ nerwowy musi odpocząć. Więc y, ja sama już czuję w danym momencie, kiedy muszę powiedzieć, stop, to super. dać hamulec. A miewasz wyrzut sumienia? Y, tak zwane FOMO mam bardzo często. FOMO y, też to jest właśnie takie cywilizacyjne XXI wieku, kiedy co, ktoś coś robi, a ciebie tam nie ma i coś się traci. To u ciebie w pracy to w ogóle tego musi być dużo? To jest FOMO, tak. Bardzo często miałam właśnie te, te, to zjawisko. Um, ktoś jest teraz w jakimś miejscu, nie wiem, ktoś pojechał na sesję fotograficzną do Kalifornii, on zdobył tę kampanię. mnie tam nie ma, mogłam mieć, no ale. Spokój się, będziesz miała następną, inną, gdzie indziej. I faktycznie, jak były takie sytuacje, kiedy sobie tak myślałam, a chciałabym być na tym miejscu, ach, ta moja presja w głowie, okazało się, że miesiąc później ja lecę do Stanów, też mam świetną współpracę. Potem sobie myślę, że o Jezus, ludzie wyjeżdżają na piękne miejsca, lecę na Malediwę, mam zaproszenie. To jest Coś, co po prostu przychodzi, daję sobie, żeby to przyszło. Nie, nie ma takiego, nie naciskam siebie z jakoś, nie każę siebie. Hmm, dobrze, fajnie. Um... Jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, jeśli mm -hmm. chodzi o tę edukację seksualną, czy ty myślisz o tym, żeby ba właśnie bardziej pójść w tę stronę uh, i w ten sposób sprofilować siebie jeszcze bardziej? Tu znowu mm, za tym pytaniem kryje się pytanie o, to, o ten rozwój Ewy, uh, dobrej fazy, um, która być może za jakiś czas stwierdzi, że no, może już ten wesoły kontent to trochę zdaczy, i teraz w jakiś taki przyjazny sposób chciałabym tych młodych ludzi faktycznie prowadzić za rękę, bo miałam wrażenie, że sprawia ci to radość i satysfakcję. Mhm, ale ja nie czuję się kompetentna, jeżeli chodzi o tematy seksualne, o seksualne tematy. Mhm. Musiałabym, żeby to zrobić, musiałabym iść raz na kierunek i się ukierunkować, żeby o tym mówić. Bo ja nie mam czegoś takiego, że ja mówię o czymś. Co ja sobie po prostu skądś wiem, przeczytałam, usłyszałam, przeżyłam. No moje doświadczenia są ważne. Jak ktoś pyta, to mówię. Ale żeby ukierunkować siebie w taki pryzmat seksualności, myślę, że ja nie jestem taką osobą, żebym mogła być, żebym czuła się dobrze, nie mając kompetencji. Ale to nie jest tak, że do mnie nie można przyjść z pytaniem, bo mhm. tam dostaję mnóstwo wiadomości od młodych osób. Ewa, pomóż, bo coś mi się wydarzyło, bo z chłopakiem zrobiliśmy to, albo nie wiem, uciekłam z domu. Pomagam jak mogę, naprawdę. Czasem poświęcam mnóstwo czasu e, dla tych ludzi, żeby, żeby mieli tą, po, daję im pomocną dłoń. Mhm. Szukam ludziom, terapii. Ty no. wchodzę, wyszukuję w ten internet, wysyłam im linki, um, daję kontakty. Także naprawdę to jest jestem taka dla. Zaawansowana pomoc. Tak, ja nie jestem po prostu Ewą, dobrą fazą, która kręci filmiki i, tak jak mnóstwo facetów mówi, tylko głupia, pusta laska. Ja jestem dla nich. Całkowicie. Ja dzięki nim jestem i dla nich jestem i będę. A jaka jest najbardziej taka duża rzecz, którą zrobiłaś dla kogoś z internetu? Właśnie w takiej trosce. Ojej, to nie muszę sobie tak nagle przypomnieć. Albo rzecz, nie w chcę jesteś nie... dumna, że stanęłaś na wysokości zadania. Jestem dumna z każdego, kto wrócił do mnie z wiadomością. Ewa, dziękuję Ci za to, co dla mnie zrobiłaś. Wyszedłem z nerwicy. Wow! Takiej wiadomości było też. Ewa, dzięki, że poleciłaś mi tę osobę. Jest coraz lepiej. Jest ten TikTok, nowe medium, w pewnym sensie nowe. Mm -hmm. Nowe dla marek, mam wrażenie. Marki dopiero niedawno zaczęły odkrywać, tak już szerzej. Mm -hmm. Trochę zaczyna się starzeć, mam wrażenie. To środowisko pojawia się więcej osób na TikToku starszych, mm -hmm. coś się tak. zmienia. Coś jakby rośnie ta świadomość, tego, że to jest kolejne pole. I zaczęłam się zastanawiać, um, czy to jest tak, bo my sobie myślimy, okej, okay, Ewa ma 6 milionów. No to jak ona robi współpracę na TikToku, to pewnie to jest po prostu kupa pieniędzy. Ale właśnie, czy na pewno, czy na TikToku można zarobić więcej niż na Instagramie, na przykład? Ja nie chcę się wypowiadać za innych twórców, bo ja szczerze nie znam stawek innych Ale twórców. Ale jak patrzysz wiesz na swoje współprace, które dostajesz, to mm -hmm. lepiej zarabiasz na Instagramie, na którym tam chyba masz 350 tysięcy, czy więcej? Y 430 ileś. Czy faktycznie ten TikTok marketingowy już dojrzał i, i te stawki są większe niż na Instagramie? Dojrzał, czy? tak, dojrzał. Okay. To ja mam trochę inne stawki na TikToku i na Instagramie, bo to tam też trzeba patrzeć, że 6 milionów to jest całość, ale tam parę milionów to powiedzmy jest Polska, a parę milionów tam to jest zagranicą, Więc to też inaczej się zupełnie mm. patrzy, no bo produkty polskie chcą trafić do Polski, a Jasne. nie do zagranicy. Mm. Ale to są gdzieś tam. TikToku jest ciut więcej, a, ale to nie są jakieś takie duże różnice. A, no to właśnie. są bardzo zadowalające dla mnie kwoty. Śmiesznie, bo ja to miałam dać na początku, zacytować, <śmusznie> a zacytuję na końcu naszej rozmowy. 2022 rok, mimo wielu trudności, po drodze był dla mnie wyjątkowy. Najtrudniejszy i najlepszy zarazem. W tym roku odkryłam siebie, zrozumiałam wiele rzeczy. W tym roku zrobiłam masę wspaniałych współprac, projektów, poznałam wiele świetnych ludzi, zwiedziłam trochę świata. Pokazałam sobie, jak wiele potrafię i jak dużo mogę. Strach zamieniłam w ekscytację. Wiele się zmieniło od zeszłego Sylwestra, ale to był dobry rok. Nie będę dziękować losowi za to, tylko sobie. Co najbardziej ci wybrzmiało teraz, jak Ci to przeczytałam, która rzecz jakoś tak w serduszku najcieplej. Nie będę losowi, nie, nie będę dziękować losowi tylko sobie. Tak prawda. A to jest też coś, co musiało się zmienić, żeby też docenić samą siebie jako sprawczą postać? Skoro Nie, to najbardziej jakimś... ja, ja jestem sama sprawcą dla siebie. Zawsze to czułam. No ta wojewniczka. A najtrudniejszy i najlepszy zarazem? Dużo było trudności. Dużo. Yy... Dużo konfliktów między ludźmi, dużo jakichś wątpliwości, dylematów, wiele. Przeprowadziłam się do Warszawy. Dużo musiałam w życiu pozmieniać, żeby, żeby się ustabilizować, mhm. więc uważam, że był to najtrudniejszy rok pod tym względem. Musiałam hmm. po prostu zmienić całe swoje życie, żeby tu być i tutaj, w Warszawie, mieszkam aktualnie. Y no i się udało. Chciałaś kiedykolwiek rzucić to wszystko? Nie. Zmienić tę robotę? E, może jak wstałam rano, nie, taka jeszcze nieobudzona, to w myślach gdzieś tak <laughs> mówiłam, ale nie nigdy tak prosto z serca tego nie powiedziałam. Nie, kocham to, co robię. Kocham ludzi, którzy są ze mną, i będę to robić, póki mam weny w głowie. <laughs> Do tego ci życzę. Bardzo kciuki za ten kolejny projekt, który jest bardzo dla ciebie ważny. Jestem bardzo ciekawa co to jest. Mam nadzieję, że się szybko dowiemy. Oj będzie głośno, obiecuję. Bo tutaj trzeba dodać e, ty przed nagraniem powiedziałaś, że to jest coś na co żaden influencer nie wpadł, więc może Nie, nie wiem dlaczego. Ja też nie chcę robić z tego takiej właśnie otoczki, że o ja, jeszcze nie, żaden, żaden influencer. Nie, jest ważne ale... i widzisz, że jest jakieś nowe. To no... coś. Nie, właśnie nie chcę mówić, że o jej żaden influencer nie wpadł takiego czegoś w Polsce nie było. Po prostu to będzie fajne, to będzie moje i myślę, że m, zdziwi to moich obserwujących, a jednocześnie, <laughs> przepraszam, a jednocześnie powiedzą, faktycznie, przecież to jest idealne miejsce dla Ewy Zawady, więc będzie, będzie głośno, tylko poczekajmy. Jezu, jestem bardzo ciekawa. Co to jest. <laughs> Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.